Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wernisażu w Galerii Oranżeria. Dzisiaj swoje prace przedstawi nam Jarosław Pawełczak. Jarek pochodzi z Radzynia, mieszka i tworzy w Zabielu. No i tematyką jego obrazów to jest przede wszystkim otaczająca go przyroda. Przyroda, martwe natury, zwierzęta, także bardzo szeroki taki wachlarz. Maluje szybko, z grubą fakturą. Obrazy są bardzo ciekawe, co Państwo za chwilę zobaczą. A tak myślę, że najlepiej o tych inspiracjach to sam nam powie. Ale przede wszystkim, znaczy na pamiątkę tego naszego dzisiejszego spotkania chciałbym Ci to wręczyć, żebyś Dziękuję. Sobie przypominał. No i proszę, parę słów i idziemy oglądać. Parę słów. No witam wszystkich na pierwszym wernisażu, bo to jest pierwszy wernisaż tutaj w Galerii Oranżeria. No cóż mogę powiedzieć, nie będę zanudzał Państwa tam swoim życiorysem, bo to chyba nie o to chodzi. Maluję, zaczynałem od akryli, maluję teraz farbami olejnymi. Od dwóch lat maluję. No. 80% moich prac jest malowanych szpachelką malarską. Czyli charakteryzuje ich gruba faktura farby. No co więcej, to tak jak tutaj Pan Arkadiusz powiedział, no przeważnie maluje przyrodę i martwe natury. Większość obrazów, które tam widziałem, to mi przypominają Szyszkina. Tu mówisz o innych malarzach, o współczesnych, no, rosyjskich. Ja widzę tam starszych tych. O współczesnych, tak. Przełomu wieków. Właśnie inspiruje przyroda, ale inspiruje mnie też, no ja mówiłem, że współczesne malarstwo rosyjskie. Czyli tacy właśnie jak Igor Sacharow, jak Artym Puczkow, jak Aleksij Zajcew. On też maluje tak grubą właśnie, grubą fakturą. Jak się nazywa technika, bo mi to wyskoczyło z głowy? No ja maluję techniką alla prima albo lekkie impasto. Czyli impasto to jest grubiej nakładana farba, alla prima to znaczy za jeden raz, za jednym podejściem. Czyli obraz powstaje za, nie jest jak kiedyś, że malowano laserunkiem i malowano jedna warstwa musiała przesychać, później nakładają następne półprzezroczyste warstwy, tylko tutaj powstaje obraz po prostu za jednym podejściem. Dlatego ta farba jest grubiej nakładana. Bardzo ciekawe. No co? Ja tak nie potrafię. No, myślę, że najlepiej to będzie, jak sobie Państwo sami zobaczą. Także zapraszam serdecznie, dziękuję bardzo. Zapraszamy do oglądania. Brawo dla artysty. Dziękuję. Fajnie, dzięki. Zapraszamy, proszę bardzo. Każdy mój obraz powstaje do 2 godzin. Mówi, że szybko. 20 minut do 2 godzin. Może nie maluję, no bo ja jestem taki gorący w oczy pompany. Ja długo nie posiedzę. No, musi być szybko. No właśnie. Na jedno pracuję. No właśnie, a jak on wysycha długo? Olej, to są oleje długosłowne. Długosłowne. I to nie znaczy, ona nie jest to jeszcze. Nie znaczy, że jeśli jest... Właśnie dotykamy się tej faktury. A to nie o to chodzi. Jeśli jest suchy na zewnątrz, to nie znaczy, że on jest suchy. Może być obraz olejny pracuje i on wysycha może rok czasu. Bo ta farba pracuje pod spodem. Aha. Dlatego nie powinno się obrazu werniksować. Gdzieś pół roku albo do roku. Nie powinno się werniksować. Chyba, że werniksem retuszerskim. To jest werniks taki mocno rozrzedzony, który powoduje to, że świetlistość obrazu, można wyrównać świetlistość obrazu, bo farby, czasami jedna farba bardziej będzie świeciła na obrazie, druga mniej, będzie taka matowa i jeśli to zrobisz werniksem retuszerskim, to się wyrównasz. Ale tak to oleje długo znowu. Akryl na drugi dzień jest można powiedzieć, że na drugi dzień jest gotowy. Ale olej, to, że on jest na wierzchu suchy, to nie oznacza, że on jest pod spodem suchy. On długo pracuje tę farbę. A to szukałeś coś tak? Szukałeś techniki, która by cię wciągnęła? No, czy od razu wiedziałeś, że nie, to akurat? Znaczy nie, ja tam... Próbowałeś różnie? Nie, ja patrzę, które obrazy mi się podobają, bo to tak jest, jak się obrazy się podobają. Na przykład, mi się zawsze podobały taką, żeby była z grubą fakturą. A że ja jestem tak, jak to mówię, że lubię szybko namalować, nie lubię długo siedzieć, to więc u mnie laserunek całkowicie odpada. Mm-hmm. Bo laserunek to jest... Nakładasz jedną warstwę, ta warstwa przesycha, nakładasz drugą półprzezroczystą, trzecią, czwartą, po prostu malujesz takim rysunkiem. I to jest rozrzedzoną farbą, malujesz, tam wtedy nie ma faktury. Tylko jest taki gładki obraz, taki, no może niektórzy lubią takie obrazy, no to znaczy
Każdy z nas jest inny. Jeden lubi takie obrazy, ja lubię takie, które są właśnie grubo namalowane. I które nie są przesadnie wymalowane na nich szczegóły. Bo ja uważam, że jeśli obraz namalowałbyś tak i dopracowała szczegóły, ale to moje zdanie tylko, tak idealnie dopracowała te szczegóły, tak tip-top, to on traci w tym swoją malarskość. On po prostu robi się jak zdjęcia, grafika komputerowa, tak jakby sztucznie się robi. Dla mnie, no lepiej sobie powiesić zdjęcie niż ponad... Tak, niż to musi być taki... No. A mi w ogóle... Jak to jest po prostu tak dopicowane tego, dlatego ja mnie to jest tak, że nie ma tych tak wymalowanych, tak idealnie tych... No i super, i taki naturalny właśnie produkt, nie? A tu wiesz, no tak jak mówię, każdy jest inny, jeden lubi takie, jeden takie, no ja lubię takie. Jak ktoś jeszcze to takie, to ma no. I to jest twoje, mi się bardzo podoba. I też ciężko było wybrać, bo nie oznacza, że gorsze. Właśnie miałam cię zapytać. 100 obrazów zostało. Jak to zrobiłeś, że wybrałeś? A to wiesz, ja wybrałem, no to tak trochę wybieraliśmy, nie? Przywiozłem tam 70 sztuk. No i nie wiem w tej chwili, których jest tam. Ile jest powieszone na ścianach? Tam 30 parę, czy 40. Tak, po 5, nie wiem, jest na ścianie. To nie są takie, typowe grube impasty. Mnie już mają jeszcze grube impasty całkowicie. To nie do końca mi to się takie raczej lekkie impasty. Taki i tak jak mówię, 80% to szpachelka, jakieś 10% szpachla plus pędzel jest 10% pędzel. Jak to wygląda to szpachelka? Różne, no. Jeden będzie takie jak łódeczka, nie? No, ale tam przeważnie. Przeważnie są takie jak łódka, ale tam różne. Ja takimi maluję niż uważnie, albo jakieś takie bardziej takie jak serce wyglądają za duże. Jak to inni mówią, że oni muszą mieć wenę, coś takiego, nie ma czegoś takiego. Ja po prostu maluję. Też nie jest jakaś tam pora określona, czy? A Blade Runner kupuje pan? Wcześniej robiłem sam. Robiłem sam, sporo robiłem sam. Teraz przeważnie kupuję. No bo to nie jest robienie, rozmalowanie, to wszystko to trochę zajmuje tego. Tylko tak jak mówię, no ja maluję każdy maluje obraz. Maluje pan z wyobraźni? Każdy obraz do 2 godzin. No, ale z wyobraźni czy jakieś zdjęcie i zbiory? Nie, no ja wcześniej dużo fotografowałem. Kilka ładnych lat fotografowałem. Przyrodę. I dużo maluję z własnych zdjęć po prostu. No i trochę gdzieś tam plener. No i jakieś tam motywy są też, no nie ukrywam się z internetu, gdzieś tam się czerpie jakieś tam motywy. To nie jest tak, chyba tak jak mówią, 90% artystów maluje ze zdjęć. A kto mówi, że nie maluje, to prawdopodobnie oszukuje. Bo to jest taki jakby snowis, można powiedzieć, że ktoś jest artystą, kto maluje z głowy, nie na ten, kto już maluje ze zdjęć, żeby nie jest artystą. Prawda, jako taki snowis, tak niektórzy tak mówią. Bo 90% maluje ze zdjęć. Tak samo i ci na przykład, tak jak Igor Sacharow czy coś, jak oni, ci rosyjscy, tam malują po prostu, czy ze zdjęć, czy jeden drugiego obraz maluje, kopiuje. I to nie jest tak jak w Polsce, że kurna jeden się tam tego, o, to mój obraz jest skopiowany, wie pan, prawa autorskie, takie sprawy. Tam po prostu jeden drugiego i ten jest, i temu jest właśnie jest zadowolony, że ktoś chciał jego obraz jeszcze też, to znaczy, że namalował. To jest inaczej niż w Polsce. Pierwszy wernisaż, pierwszy tutaj tego, no bo to miałem jakiś tam epizod, to... No, fajna galeria, tyle, że to taki czas jest, że rzeczywiście no tak, że nie, ludzie że... się tak nauczyli wstrzymywać, nie wiadomo boją dlaczego, się. Przed wyjściem tak, z domu i dlatego jest mniej osób, tak. To na pewno.